Hej, ja jestem Martyna. Zabawa. Zabawa. Można by. Zabawa. Chodźcie ze mną, zabieram was dzisiaj na Madagaskar. Nie, tak naprawdę nie jedziemy na żaden Madagaskar, ani nawet na tę kolejkę. Lecę sobie z wami w kulki. Dosłownie. Wiecie, co to znaczy? Nasza ulubiona seria Kulki z automatów. Pojechaliśmy z Pawłem specjalnie do Władysławowa i do Chłopowa i jeszcze na Sfer, żeby znaleźć dla was najfajniejsze, najbardziej unikatowe automaty. Także zapraszam na film, zapraszam na trip, zostawiacie łapki w górę, subskrypcję i lecimy z tym! Kopnij to, kopnij to! Martyna, po co grzebałaś w portfelu, skoro i tak wzięłaś? Ej, a możesz tej śmieć podnieść? Czemu śmiecisz? Ja nie śmiecę i wy też nie śmiećcie. A jak zobaczycie czegoś śmiecia, to nie zaszkodzi go wyrzucić. Gdzie go wyrzucisz? Jak wyłączę kamerę w to samo miejsce? Nie, Paweł, tam jest śmietnik. Mam ci udowodnić, czy co? Tak, chcę mieć to nagrane. Ale Martyna, tu jest jeszcze jeden. Pan policjant chyba to tutaj wykluł. Czy to prawda? Powiem tak. Nie zaszkodzi nawet wybrać się do lasu z własnym workiem i posprzątać śmieci. Ogólnie może być dobra zabawa, jeśli puścicie sobie w tle piosenkę Kolorowy wiatr. A ja mówiłem, że chcę iść do lasu narobić hałasu, a ty mówiłaś, że lecę w kulki. No, no bo jakby nie miałeś żadnej kolory. Więc to nie jest. Oszukuj dzieci. Wszystko może być torbą i nic może nie być torbą. Zobaczcie, Martyna, zabawa troll. Nice. Dobra, teraz uwaga, demonstracja, ale musimy iść na przejście dla pieszych. Nie trzeba, tu nie ma policji nigdzie. To jest zły przykład. Ale jak jest 50 metrów, to można. Ale tu nie jest 50 metrów. Prawie jakby było. To nie rozwiązał mi się but, Paweł, zawiórz. O. To była dla mnie czysta przyjemność, pani Martyno. Dziękuję. Pozamiatane. Wiecie o co chodzi, że zamiatać, sprzątać? Pozamiatać to znaczy dać czadu. Rozumiecie tę grę słowną? Paweł, czaisz? Chyba to rozumiem. Pozamiatane. 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 Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale jak byłam małym dzieckiem, to byłam modelką i to jest moje zdjęcie właśnie jak miałam 4 lata. I do tej pory go nie zmienili. Nie no, jak moje zdjęcie, to tutaj musi wypaść coś naprawdę kozackiego. Chociaż jeśli... O, zobaczcie, różowa kulka. Mam różowego farta. Chyba masz z nimi podpisany kontrakt. No mam, ale jakby nikomu nie mówcie. 5 zł za jakieś squishy tutaj, stopy i tak dalej. Może ktoś z was będzie chciał ze mną potrajdować, bo tutaj jakby to jest kolekcjonerskie bardzo. Plus 10 do... To różowa kulka. Jak to jest zrobione? Tak. Ej, to jak znowu pani różowa, to płacisz mi 100 zł. Dobra. Okej. Okay. Ale jak nie... Ej, teraz się zestresowałam. Jak nie, to ty mi płacisz 20. A to jest hazard? Trochę. Okej, ty mi 20. Dobra, kosmiczne pomidory. Zobaczcie, czy w ogóle tu są różowe. Tu nie ma różowych kulek, to jest oszustwo! Trudno. Ale ja jakby... Nie widziałem tego. Nie wypadła. A widzisz, czyli nie możemy rozstrzygnąć naszego sporu. Czyli nikt nikomu nie płaci, a ja straciłam 2 złote. Dobra, pieski, kotki. Dalej nasz układ trwa, patrz, tu na dole nie ma różowych kulek, więc masz duże szanse. Nie no, tam to czego bym było. Nie, proszę. No dobra, potrajdujmy. To mi dajesz stówę, jak wygram. I mi też stówę. Ale to za dużo. Słuchaj, stówa za stówę. Dobra, tam ci się partnęło, to bo... 5 złotych. 5 złotych za 5 złotych. No dobra. Okej. Na kostówę! Ej, dobra, daj mi 5 zł teraz. Daj 5 zł. Mogłaś się założyć o stówę. No wiem, wiem. Mega, teraz się czuję, jakbym straciła 95 zł. A tak naprawdę zyskałam 5. Nade mną też ktoś czuwa. Ach, ten hazard. Nie polecam. Dobra, idziemy dalej. Nie, daj te 5 zł. No nie. No jak nie, przecież... Ale ja wygrałam, mam to na kamerze wszystko. Zostawcie łapkę w górę, to ona zapomni o tym. Nieprawda, nie zapomnę. Ale zostawcie łapkę w górę. O, chyba nie ma tam. Zostawcie łapkę w górę ze smutku, że nie mam jednak 100 zł. Oraz dla moich nowych ładnych paznokci. To jest takie bardzo ładne 5 zł. Tego nie można wydać, bo to jest park... No weź, przestań. Nie, serio. No dobra, to nie wydam. Możesz kolekcjonować. Dobra. Weź torebkę. Oj, tutaj zostawiłam hajsy, bym nie dość, że nie straciła 95 zł, to jeszcze kilka złotych. Dobra, to jeszcze słuchajcie, biżuteria. Tutaj... Piątkę mi oddaj, serio, potrzebuję. No chyba sobie torebka. Żartujesz. Nie, no, słyszycie to? Słyszycie to? Daj mi ją. Paweł, oszusta. Żeby nie było. Dobra, wymienił mi, no.
To daj 6 za to, że takie... Nie ma! Nie ma takiego targowania. Można się targować. Pamiętajcie, żeby się targować zawsze i wszędzie. Nawet o ceny w szkole można się targować. Mogę dorzucić szyszkę. Dobra. 2 złote tutaj idą na... Chciałbym pierścionek. Jeśli wygram pierścionek, to dasz mi złotówkę? Nie, chodź do hazardu. Nie, jest maszynik. Dobrze się nie założyłam. Żeby jeszcze móc trochę poobstawiać, to coś obstawię. Patrzcie, to jest za złotówkę. Obstawcie, że albo przejrzysta wypadnie, albo pełna. Za złotówkę się opłaca i ja chcę przejrzystą albo brokatową. Proszę, kosmici. Kurczę, ale i tak ładna. Bardzo ładna. Przejrzysta. Bardzo ładna. Jaka magiczna, jak świeci. Ej, aż rzuciłam w ziemię. Ej, mocno. To wygląda, jakby miała moc. Michał. Tak. Ej, śmieszne. Dobry dowcip. O, mam pomysł. W następnym filmie, no, jeśli zostawicie 10 tysięcy w górę, do każdych automatów, z których skorzystamy, to nie dość, że zrobimy unboxing kulek, to jeszcze do każdego automatu wsadzimy coś od siebie, jakieś niespodzianki dla was, żebyście mogli je znaleźć. Co sądzisz? Moim zdaniem spoko. Tak. A teraz ja, Igra z Michałem, spróbuję swojego szczęścia. Co? Jaki aktorzyna. Co? Szyszka? Ej. OMG! Paweł, czym ty się ekscytujesz, jaką przed chwilą tu wsadził? Wcale nie! Ja zbieram szyszki! Ja mam na ja zbieram dowody i mam dowody na twoje. Ale tutko. Dobra szyszka, to była pyszna szyszka. Mam dowody, na ciebie też, na was wszystkich mam haka. Ej, dobra, to są najbardziej kozackie automaty, jakie w życiu widziałam. Jeszcze takie nam się chyba nigdy nie trafiły. Milusie, misie! Które kojarzą mi się w ogóle z dzieciństwem, były kiedyś takie... Kojarzycie takie misie? Takie pachnące? Misie, teletubisie! Okej, dobra, nieważne. Jeny. Dobra, nie gadam z wami. Te milusie mi się wyglądają bardzo milusio. Są też squishy, więc naprawdę jakby ja z tym tradowaniem nie żartowałam. Mam tyle rzeczy do wymiany, że po prostu już przygotowujcie dla mnie fanty. Są wesołe pieski. Kolorowe latarki, można sobie zrobić imprezkę. A taki trik? Paweł, ty nie umiesz breakdance. A ja umiem, pokazać ci? Co to jest? Chciałam zrobić baby freeza, ale nie chcę ryzykować wywaleniem się na twarz, jakby na betonie. Niemniej umiem to zrobić. Tymczasem wracam do tematu, bo Paweł już tutaj głupkuje. Okej, okay, super, maszyny drogowe, ekstra, świetnie, ale obczajcie to. Sorry! Sparkle, nie mam pojęcia co to jest, wygląda jak jakieś slimy czy coś, ale no nie wiem, sprawdzimy sobie zaraz. Są też fancy princess pony, jakby czyli wszystko co kocham, bo kocham słowo fancy, księżniczki i kucyki, jakby tutaj mamy wszystkie ulubione cool things w jednym. Magiczne winogrona już mam, więc akurat to sobie odpuszczę. No i torebkę na telefon też bym chciała, tylko że nie wiem czy to jest na telefony takie jak aktualnie są w sprzedaży, czy na Nokia 32010. Nie było takiej. A jaka? 3310. Ale prawie zgadłam. Świecące kolczaki, jakby to muszę mieć. O, i takiego popsocket, to się nazywa chyba popsocket do telefonu, bo mój się cały czas rozbija, cały czas mi spada, więc może jak będę miała takiego popsocketa, to... On się odplay od razu. Przestań mi psuć marzenia! W ogóle co wy tu robicie? Wysiadujecie jakieś może kulki? Podnijmy się do szminki. Kapeszon. Także naprawdę tutaj, słuchajcie, jest automatowy raj. Jesteśmy w mieście, które nazywa się, słuchajcie... Poczekajcie. Przepraszam, czy wie pan w jakim jesteśmy mieście? Chłapowo. Jesteśmy w Chłapowie, więc jakbyście chcieli jakby takie tutaj kozackie kuleczki, to zapraszamy do Chłapowa. Jest to... U Basi to jest. Mini delikatesy u Basi, to jest lokalizacja. Dobra, już pokazałam. I to jest niedaleko Władysławowa. Szczęśliwy dzień! Ja nie mogę. Wypadły dwie kulki. Szyszka i kulka. Chyba bardziej nawet jestem z tej szyszki zadowolona. Ja też. Dasz? Dziękuję. Podnieś to. Jaki wesoły piesek mi się tutaj trafi. No właśnie, mam nadzieję, że jakiś York. Ej, teraz żart. Uwaga. Jakbym miała psa, który jest Yorkiem, nazwałabym go Nowy. Ha, 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 udawaj. Musisz mnie złapać. To nie jest York. To nazwę go kabeszon. Muszę wam jeszcze zdradzić coś. Słuchajcie, tutaj powiedziałam, że jest najsuperowszy automat, to prawda, ale nie opodal. Tam, gdzie rozmieniałam te wszystkie pieniądze, jest automat z Hello Kitty. A tymczasem... Borem lasem. Hello Barbie, come to party. I'm your Barbie girl. You can brush my hair. Touch me every... Dziwna jest ta piosenka. Tak. Lepiej nie śpiewać jej do końca. Let's go Barbie, come to party. Dobra, czas na kucyki pony. A jak kucyki robią? I o! O nie, na pewno tak nie robią. Tak i robi tak. I o, i o, i o. Co jest?
Ej, wiesz to! Łap to! Mundial się jeszcze nie skończył. Takie rzeczy to tylko w Chłopowie. A jak kolorowe jarmarki? Torebka pełna, kunek wypełniony aż po brzegi. Mam tu jeszcze troszkę oszczędności i słuchajcie, przyszłam tutaj kupić sobie oczy, a raczej okogluty. Cokolwiek to znaczy. Oni są za 5 zł. I słuchaj, co teraz? Mogę pożyczyć ci moje, jak się nimi pobawię. Oczy? Gluto oczy. Daj mi 5 zł. Nie, no ale mi nie... Masz tam na pewno. Paweł. Ja mam jedno, ale okolicznościowe. Okolicznościowe. Przepraszam pana, może pan mi dać 5 zł? Dobra, przepraszam, mogę dostać 5 zł? 5 zł, 5 zł, please. Prosimy, 5 zł. No halo! Dziękuję. Gdzie tu 5 zł jest? Specjalnie. Ale my chcemy 5 zł! To tu za dużo! Wystrzałowe indyki w takim razie sobie zakupię, ponieważ mam 2 zł. Proszę mi tam nie gadać w tyle, okej, dzięki, bo tutaj wystrzałowe indyki zaraz jak strzelą, to zobaczycie. Za 2 ziczko jeszcze tutaj jojo. Jojo to jest klasyk. Ja nie jestem najlepsza w jojowaniu, ale mam nadzieję, że wy jesteście w tym lepsi niż ja. O, pomarańczowa piłka koszykarska. Myślę, że to niezły fart, bo wszystkie tutaj są futbolowe. Pomogę jej. Ej, ty, ja chciałam coś innego. Co ty zrobiłeś? Ej, ja chciałam oczogluty, ale to też jest spoko. Teraz musisz mi kupić oczogluta. 5 minutes later. Dobra, w końcu udało się zdobyć pieniądz na okogluta. I can't believe it, że wydaję swoje wszystkie oszczędności na takie rzeczy, ale kurczę, no okoglut to jest warty wszystkich pieniędzy. I chyba nawet trafił mi się różowy. How cool is that? Ja nie wiem, o co chodzi, gościu. Ale wiecie co? Ja też nagrałem film o kulkach. A, no tak, to wpadajcie do Pawła, zobaczcie, jak tam się wydurnia. Jak zwykle. Co jak co, ale ta gra jest trochę bez sensu, bo jakby lizek za 3 zł, możesz nawet go nie wygrać, a taki kosztuje chyba 1,50 zł. Ale dobra, jesteśmy tutaj w takim celu, a konkretniej... O, te śliczne... O rany. Ja chyba wydam... I to za 2 zł... Ej, biorę wszystkie. OMG, zobaczcie to. W Chłopowie są najlepsze automaty ever. I też za 2 zł, także mega kozacko. Serio, te Hello Kitty rzeczy to chyba będę kupować, aż na pewno nie trafię czegoś z Hello Kitty, bo tutaj można też trafić jakiegoś psa na przykład, albo takie coś, tego nie chcemy. Dinozaura też nie. Dajcie mi Hello Kitty brązetkę. Przygotowałam się na hardkorową grę, ale może uda się za pierwszym. Nie. Nie. No nie. Tutaj chyba jest. Czy trafi mi się teraz ta żółta? Nie, no ja nie wyjdę stąd bez czegoś Hello Kitty. Ale nie wiem, czy to jest jakieś oszustwo. Okej, ostatnia moneta. Trzymajcie kciuki, dajcie łapki w górę. Jeśli wyjdzie Hello Kitty, znaczy, że dałeś łapki w górę. Jeśli nie wyjdzie, znaczy, że nie dałeś. No i wtedy będzie mi przykro. Shit. Okej, może z tą Pepą będę miał trochę więcej farta. Ciężko idzie. Bo świnia Pepa trzyma z drugiej strony. Dobra, nie wiem, czy to świnia Pepa, czy nie, ale nie będę wydawać tutaj... Dobra, jeszcze wydam trochę. Namówiliście mnie. No dobra. I słuchajcie, jeszcze tutaj są za złotóweczkę, to prawie jak za darmo, to szkoda nie skorzystać, więc taką tutaj sobie biżuterię zakupię na pewno i takiego flashing, kulkę prosto z morza, wiecie, taka ryba, co tak robi. Znacie tę rybę? To jest chyba ten, ryba piła. Nie. Rozdymka. Rozdymka. To ja poproszę taką rybkę na wynos. Oraz takie tutaj śliczności. Aha. Co jest grane? Ej. Skam. Ty, to jest puste, ale beka. O nie, dałam się zrobić w bambuko. Teraz musisz iść zareklamować to. Nie chce mi się. Leć. Ale piękny broczek z misiem, to mój ulubiony. To zawieź go na szyję. Ale tu, ej, a tu nie miały być ryby? Oszukali cię znowu. Jezu, kurde, no ja nie wiem, czy w tym Chłopowie jest najlepiej, czy najgorzej. Sami ocencie w komentarzach. Paweł, wygrasz mi misia. Proszę. Alright. Te gry to jest takie trochę ciężkie niby do wygrania, ale jak ci się uda, to będę mega zadowolona. Gdzie się wkłada to 2 złote? Paweł, to chyba nie tak się robi. Paweł. A, tutaj. Patrzcie teraz. Życzę ci powodzenia. Jak on to wygra, to będzie turbo sztos. No jak to się stało? Dobra, teraz ja. Nie wierzę, jak ci się uda, to serio. I to już działa? Tak. Misia weź tego niebieskiego, co ja? No chyba nie, no chyba jak to, nie? Co nie? Czaisz, o co chodzi? Ej, dobra, to idę stąd. Ale te gry, co to jest do przewidzenia? To jest skam. Za 2 złote miś, no tego się. Michał, wytłumacz nam, czy to jest skam? To jest skam, bo ta łapka nie ma takiego mocnego chwytu, aby... No właśnie, te misie tu leżą od 10 lat. A
mega biżuteria, ale surprise, to musi być coś wspaniałego. Ostatnia kulka. Oj, no nie wyszło. W tym? Tak. Chyba trochę poleciałam z tematem. Trochę tych kulek się uzbierało. Cieszy mnie taka duża ilość tych różowych. Zobaczcie, to wygląda w ogóle jak takie do bilarda bile, więc teraz je, uwaga, rozbiję, chociaż to nie jest najlepszy pomysł, bo pewnie rozsypią się wszędzie po moim pokoju. Okej, jakby jak zwykle słaby ze mnie bilardzista, więc zaczniemy sobie po prostu od otwierania. Ale zanim jeszcze to zrobię, to mam dla was super informację. Jeśli zrobicie zakupy w moim sklepie martynazabawa.pl, kupicie cokolwiek i wpiszecie hasło kulki, to do zamówienia zostanie dołączona któraś z kulek z odcinka. Ilość, jak widzicie, jest ograniczona, także śpieszcie się, a tymczasem... Lecimy z tym! O, dobra, na pierwszy rzut. Coś, co Paweł mówił, żebym nie kupowała, ale ja oczywiście musiałam zrobić po swojemu. No i nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale moim zdaniem takie squishy winogronko to jest niezły item i tak jak już wspominałam, możemy potrajdować. Piszcie mi swoje oferty w komentarzach. Co za to legendarne, squishy, kulkowe winogronko. Wiem, że to się chyba jakoś nazywa profesjonalnie, ale nie jestem profesjonalistą. Niemniej jest to legendarne, więc chyba to wystarczy. A kto nie wie, o co chodzi z legendarnymi squishy, to chodzi oczywiście o TikToka. Dobra, następna kulka. Co to jest? Jakaś chmurka chyba. Bang. I... Ojejku, czemu taka niemiła? No jak to czemu niemiła? Jeszcze widzę, że tutaj nie wszyscy zostawili łapki w górę, więc teraz szybko wszyscy łapki w górę albo wybuchnę! Uspokój się, kotku, a wy lepiej posłuchajcie tego kotka, bo ja bym nie chciała mieć tutaj wybuchów. Zobaczcie, jaki squish... Oj, przepraszam, kotku. Okej, spokojnie, ci nie stało. Czas na dziewczyńskie sprawy, czyli bransoletka. Ej, serio jest fajna. Tutaj tylko taki jeleń, to chyba... Chyba wyślę go jeleniewskiej. Haha, badumc. Nie no, to tak świątecznie mi się trochę kojarzy. Dobra, piszcie, czy dać komuś na święta, czy wysłać jeleniewskiej. Czy ja w ogóle dam radę sobie sama to założyć? No i ślicznie, tak to ja mogę otwierać. Dobra, tutaj nic ciekawego, w sensie jest to interesujące, bardzo, bardzo interesujące, niemniej nie ma tu nic do otwierania, więc średnio odbijająca się piłka. Tu chyba widzę kolejne biżuterie. Co to za znak? Czy to jakiś chyba po egipcjanińsku? Oj, to chyba... O, dobra. Wszedł w końcu mi ten egipcjaniński pierścionek. Nie wiem, co to znaczy po piramidzkiemu, ale możecie mi pisać w komentarzach. Co to jest? Pan lew! Jakiś dziwny, taki trochę niewyjący, nieryczący, ale słodki, śmieszny. Lecimy dalej. Tu chyba znowu będzie coś squishy, więc normalnie podbijam moją ofertę. No nie wiem, jak to mi podbije ofertę, jak to jest nie wiadomo co. Co to ma być? Po prostu squishy squish? Nie jakiś naleśnik, nie jakieś zwierzątko, po prostu squishy squish? Macie pojęcie, co to jest, bo ja nie mam zielonego, a raczej żółtego. Badumc. Dobra, lecimy dalej. To jest ta ryba, która dalej nie wiem, jak się nazywa. OMG! Zobaczcie, jak się uderzy, to się świeci, ale nie róbcie tak zwierzętom ani ludziom, bo oni jak się uderzy, ich to nie świecą, ale takiej piłeczce to można, ona jest do tego przeznaczona. Dobra, może jakaś znowu tutaj biżuteria. Czy tu będzie Hello Kitty? Błagam, błagam, błagam. Piszcie w ogóle, które kulki lubicie najbardziej, czy z jakimiś squishy, czy z biżuterią właśnie. Jestem ciekawa, co jest waszym favorite. A nie, to świnka Pepa, ale w sumie też super. To jest chyba pierścionek w ogóle, no bo kto ma taką chudą rękę? Może Barbie? No, 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 powiem wam, że ten pierścionek jest mega cute. Na razie chyba najfajniejsza rzecz trafiona w kuleczkach. O, to chyba jest beznadziejne. Przepraszam, że tak mówię, ale zaraz sprawdzimy. To jest... Nie wiem, co to jest. O, nie, czekajcie. I o co z tym chodzi? Chyba się popsuło. Nawet nie wiem, wiecie co, chyba nie będę tego dorzucać do mojego tradowania, bo to po prostu wstyd. Takie coś. Okej. Tutaj jest coś dziwnego. Wydaje mi się, że to jest jakiś długi, obrzydliwy wąż i trochę się boję, że mnie zaatakuje, jak go... Proszę, nie atakuj mnie, bo się serio boję. Fuuu.
chuj. Nie wiem czemu mnie to obrzydza, ale mnie to obrzydza. Dobra, wyciągam i wciąż nie wiem co to jest. Dosyć fascynujące, fajnie się to miętoli. Kolejna różowa kuleczka i w środku piękna, piękniutka biżuteria. Ej, serio, to jest ładne. Mega modne są teraz takie rzeczy, ja to będę nosić na co dzień. Sorry, nie dodam tego do przesyłek, bo nawet na mnie to jest trochę za duże, więc na was to już w ogóle. Ale ładne, 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 fajne. Dobra, to jest chyba jojo. Jak już mówiłam, jestem w to beznadziejna, ale spróbujmy. Co to? Jak ktoś wie, to napiszcie w komentarzach. Tutaj jest jakaś dziwna instrukcja. To po prostu jest jakieś kółko, jakieś elementy i wydaje mi się, że to w ogóle nie ma sensu. Sprawdźmy coś sensowniejszego, czyli super brel, a nie to lampka. Sprawdźmy super lampkę, która robi gwiazdkę. Wow! Tylko trzeba dociskać, bo inaczej nie działa. Co tu? Oj. No super. No ale czego spodziewać się w automatach? Jakby wiecie, że tam są badziewne rzeczy. I totalnie za nie przepłacamy. Co to za zwierzę? Czy ten pies sika na mnie? Czy to jest kozioł, czy pies, czy pitbull, który na mnie sika? Chyba pitbull, który na mnie sika. No super. O tak, dinozaur, któremu wychodzą gały z orbit. Paweł mówił, że mnie kupowała moim zdaniem. Mega dziwne. O tak, tutaj mamy trolla do kolekcji Martyny Zabawy. Fajny troll, nagi troll, mógłby mieć ubrania, ale może też zasłonić się włosami. I dołącza do laleczek z kolekcji Martyny Zabawy, czyli tych z różowymi włosami. Kolejny pierścień. Ja to chyba otworzę sklep z biżuterią, nie no żart, bo wysyłam wam te rzeczy. Przypominam, martynazabawa.pl. O, ej, ten jest super. Bardzo fajny pierścionek. Akurat takie teraz są modne, takie duże, kolorowe, plastikowe, więc jest na czasie. What's here? Chyba jakiś hipopotam. Ej, totalnie to jest hipopotam. Ale do czego? Puk, puk, kto tam hipopotam? Ale, to nie wiem, chyba na ołówek czy coś takiego. O, rany. Potrajdujemy. No nie wiem, jak Paweł mógł mówić, żebym tego nie brała. Zawsze cieszy tak samo. O, to się nazywa chyba Orbis. Tak, przypomniało mi się. Ale jajuwa. Aż bym zjadła kogel mogel, nie? Kolejna biżuteria i mam wrażenie, że to będzie powtórka pierścionka z Pepo. No i moje wrażenie nie było mylne, ponieważ jest to powtórka pierścionka z Pepo. Tylko ma na nim inną bręko, więc w sumie to nie jest powtórka i jest inny kolor, więc jest git. Zastanawiam się tylko, gdzie jest ten pierścionek, bo miałam go na palcu, już go nie mam. O, to jest ta gałka oczna chyba, na którą brakowało mi pieniędzy i Michał mi ją dał. 5 złotych, 5 złotych, 5 złotych, please. Prosimy, 5 złotych. No halo! Wow, jest to tego różowe! Ej, to jest na razie my number one. Te oczy wyglądają po prostu super. Strasznie śmierdzą. Nie oczami, tylko plastikiem, chociaż nie wiem, jaki zapach mają zwisające gałki oczne, ale chyba nie chcę wiedzieć, nieważne. Sezamie, otwórz się, ja znam takie czary. Dobra, chyba te czary coś nie działają. A w środku Nowy Jork? Nie, to inna rasa psa, ale nie mam pojęcia jaka. Jeśli wiecie, to let me know down below in comment section. A tu to nie mam pojęcia co, nie mam pojęcia co. Czy to będzie latający kurczak? Nie, to mega dziwny dinozaur. Bardzo tutaj wesoły koleś. Nie wiem, o co z tym chodzi. Takie trochę squishy, ale to ma jakieś dziurki. Nie wiem do czego. Nie wiem o CB, ale dam to do mojej kolekcji Squishy Lishy. Uuu, a może tu będzie Nowy Jork? Nie. To nie Nowy Jork, tylko mega creepy piesek. Kojarzy mi się z tymi kurczakami na Wielkanoc. Też mają takie guziczki. O cholipcia. Ten piesek to wcale nie jest piesek. To oszustwo. A tu? O ja! To mi się na maksa podoba. Pamiętam, jak się ucieszyłam, jak to trafiłam, bo widziałam tam trochę przez tą szybkę, że jest taki fajny misiu. Też jest squishy i no, jak na misia przystaje, mega milusi. Ma taką fajną strukturę. Ale tak mi się on podoba, tak byłam z niego zadowolona, że nim nie trajduje, chyba że macie ultra grubą ofertę.
Tu mam pop soketa, czyli do telefonu, takie coś, żeby on mi tu nie spadł. Jak się trzyma tu telefon, wiecie o co chodzi. Ale Paweł powiedział, że to jest badziewne, że mi się odklei od razu, więc nie wiem, czy będę w ogóle to testować. Okej, to będzie jakiś kolejny. O nie, to tym się zachwyciłam. No tak, zobaczcie, bryloczek z misiem. Zobaczcie, jaki miniaturowy jest ten misiek. Tak w porównaniu do tego mojego misieczka jest jeszcze mniejszy, więc naprawdę jest no mini. Okej, tutaj jakieś dziwactwo. Aha, już wiem co to jest. To nie do ołówka, to do kabla ładowarki, żeby było wiadomo, że to wasza, nie czyjaś, nie byłoby tutaj, wiecie, kradzieży jakiś. O, czy to kolejny popsocket? A, tamto to nie było popsocket, tylko taki trzymak. To będzie popsocket, bo popsocket musi się wysuwać. I jest z taką słodką squishy myszą, fajne. Ale śmiechowe. O, tak, właśnie tak funkcjonuje popsocket. Ale już tu widzicie, już się psuje, już się psuje. Już zostało mi tylko tyle kulek. Jeśli wam smutno z tego powodu i chcecie, żebym nagrała kolejny odcinek, to 10 tysięcy łapek w górę i lecimy z tym. Dobra, jestem mega ciekawa, co tutaj ma dla mnie kulka Barbie. Jak widzieliście, nie trafiłam absolutnie nic z Hello Kitty. W ogóle wydaje mi się, że zgubiłam jakieś kulki, bo coś mało tej biżuterii było na razie. 5 minutes later. Totalnie nie mogłam tego otworzyć, musiałam aż nadepnąć stopą, żeby w ogóle to rozpracować, ale bardzo ładne opakowanie, wygląda naprawdę na bogato. W sensie wiecie, jak nie z automatu normalnie. Trafił mi się turkusowy slimik. O, to jest taki nielepiący się, nie ciągnący się, tylko taki wiecie, że ręce się nie brudzą. Elegancko. Dobra, znowu biżuteria i jak nie trafię czegoś Hello Kitty, to się wścieknę. Żartuję. Będzie mi przykro i będę płakać. Nie, żartuję. Przeżyję to. Nie, żartuję. Będę liczyć na to, że Paweł to trafi i mi da. Czy widzicie gdzieś tutaj głowę Hello Kitty? No pięknie, bo jeszcze pięknie, fajny. Fajny kajdan, idealnie dla takiej raperki jak ja, ale gdzie jest łeb Hello Kitty? Jest i kolejny kajdan, albo bransoletka. I łba Hello Kitty wciąż brak. I kolejna biżuteria bez głowy Hello Kitty, no skandal. Okej, my dears, wjechał kurczak. Kurczaki i ziemniaki. Znaczy, nie ma ziemniaków, ale jest kurczak. Albo był, bo wygląda jakby już... Ej, to znowu jest z dziurą w brzuchu. Ja mam coś tam schować, czy co? W ogóle to wygląda trochę przerażająco, trochę mnie to obrzydza. Ale okej, zobaczmy jak wysoko lata. Leć kurczaczku! Okej, myślałam, że to się przyklei. Jeszcze jedna szansa. Leć kurczaczku! No nie wiem, takie 1 na 10. Zostały mi tylko 4 kulki i nie wiem, czy będą fajne. Wyglądają na średnie. Tu na przykład mam... Co to ma być, ja się pytam? To chyba jakaś, nie wiem, stary, zaschnięty slime. Co to jest? Co to jest? Nie no, serio. Wytyfy? I są oczy, czyli to był stworek do zrobienia, ale był to dobrze powiedziane, bo już chyba raczej nawet się to nie przykleja. Tu za to też... Wow, widzicie ten kolor? Aż się świeci. Co to się świeci? Wygląda jakby się świeciła. Czy to też jest stare? Trochę wygląda jakby było stare. Mega dziwne. Nie wiem, co mam o tym sądzić. Czy to jest stare, czy to tak miało być? Trochę to fascynujące, trochę obrzydliwe, trochę fajne. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. Wy jesteście specjalistami zapewne, więc możecie dać mi znać. Przedostatnia kulka jest dinozaurem, który powinien wyrosnąć w wodzie, ale nie mam czasu. Wow! Różowy dinozaur! Ale super mi się trafiło. Różowy dino, czy dołączyć go do kolekcji Martyny Zabawy? No nie wiem, no niby nie jest lalką, ale zdecydujcie, czy taki dinozaur powinien się tam znaleźć. Proszę Państwa, ostatnia kulka, może ostatnie, znaczy najlepsze, nie wiem, przekonamy się, co na to Fancy Princess Pony. 5 minutes later. Próbowałam otworzyć to stopą i dalej nie idzie, nie? 5 hours later. Okej, oby było warto. Królowa kucykowa na koniec z brokatowymi skrzydłami i koroną oraz bujną kitką. No myślę, że spoko. Myślę, że naprawdę git zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie swoje opinie w komentarzach, a my z panną kucykową żegnamy się. Tu macie poprzedni film, tu jeszcze inny film i na środku subik. Do zobaczenia!